Książki, łóżko, rozmowy, jedzenie i wygłupy. Nachalna promocja czytelnictwa tylko w Barłogu Literackim. Kolejny odcinek Barłogu Literackiego. I dzisiaj tematem przewodnim naszego odcinka jest, jakby to powiedzieć, prostota, codzienność, hobby, czas wolny. Tak jest. Czyli co robimy wtedy, kiedy naprawdę żyjemy. Mamy kilka książek. Tak się złożyło, że właściwie większość z nich to są takie albumy, no tak można powiedzieć, albo książki, do których jakby ta część wizualna jest bardzo ważna. Zacznę od bliskiej memu sercu książki Wióry lecą, podręcznik stolarski dla początkujących. Kasia i Michał, którzy założyli Wióry lecą kilka lat temu, początkowo uczyli dziewczyny, kobiety tego, żeby sobie mogły zrobić swój stoliczek albo półkę na książki. Ja zresztą też byłam na ich warsztatach i zrobiłam sobie półeczkę i dzięki temu naprawdę poczułam, że ja jako córka i wnuczka mężczyzn, którzy zawsze tam i piła i siekiera i tam drwale, że też mogę robić w drewnie i nie jest to wcale trudne i nie zajmuje to jakiejś niesamowitej ilości czasu. A książka to jest tak naprawdę pokłosie tych wszystkich warsztatów. Są tutaj różne historie osób, które właśnie zrobiły sobie coś. Piękne zdjęcia tego, jak może wyglądać warsztat pracy. Mi się to kojarzy po prostu z katalogiem IKEA. Ale tak naprawdę też pokazujące to, że te nasze pasje i właśnie spędzenie wolnego czasu niekoniecznie oznacza, że musimy teraz jechać i nakupować sobie bardzo drogich rzeczy albo spędzać nie wiadomo jak dużo czasu. Nie musimy konsumować, możemy tworzyć dosłownie. I to jest też fajne i zjeść śniadanie przy stole, który samemu się wykonało, czy samej, to jest naprawdę duża przyjemność. Wióry lecą, oprócz stolarki, robią również warsztaty z tapicerki, więc polecam, jeżeli ktoś ma fotel po babci albo stare krzesło ze śmietnika i nie wie, jak je odświeżyć, jak się nimi zająć, również można z takich warsztatów skorzystać, a jeśli się nie mieszka w Warszawie albo na Mazurach, gdzie wióry mają swoją bazę, gdzie zapraszają na długie weekendy albo wakacje na takie dłuższe warsztaty, no to można kupić książkę i wtedy naprawdę przystępnie jest napisane na prosto i najprościej, jak zrobić takie podstawowe przedmioty. Stawka na laptopa, to super. No właśnie, na przykład. I nie kupować kolejnych gadżetów, tylko trochę zastanowić się nad tym, co nas otacza i jakiego rodzaju przedmioty mamy wokół siebie i stworzyć taki przedmiot dla kota! Gdzie są koty? Muszę tak, obejrzeć to koniecznie. Książkę. No właśnie, tipi dla kota, albo stek na papier toaletowy. To jest bardzo potrzebne. Bardzo potrzebne i bardzo, bardzo ważne i tak naprawdę wcale nie potrzeba jakiejś wielkiej energii, żeby coś takiego wykonać, a satysfakcja wielka. Czyli wióry lecą i stolarka dla początkujących. Tak jest. Tak. A to, ty masz co? To hobby. Hobby. Ja w ogóle tak się ostatnio zaczęłam zastanawiać... O nie. nad tym, że... Kiedyś się nic tak dobrze nie sprzedawało jak niecodzienność, a teraz właściwie no, wysyp jest. Ja tylko tutaj dwa egzemplarze przyniosłam, które moim zdaniem są tego symptomem. Książek, które pozytywnie dowartościowują codzienność, taką, do której każdy ma dostęp. To taką, gdzie właśnie nie trzeba doładowywać kolejnych przedmiotów. Właśnie nic się nie dzieje. Nuda jest zasadnicza, monotonia. I się to subwersywnie przechwytuje to, co się kiedyś nazywało nudą, monotonią i szarzyzną. I robi się z tego na przykład książki typu Prostota, siła codziennych rytuałów. Tak? I książki blogerki Brooke McAllary, która została przetłumaczona na polski, opatrzona zdjęciami z tegoż bloga, takimi krótkimi jej inwokacjami do czytelników i ćwiczeniami na to, jak te rytuały tytułowe do codzienności wprowadzić. I one są naprawdę szalenie, szalenie proste. Na przykład tak proste, że aż mnie troszeczkę no powiedziałabym literacko odstręczają, bo koelizmem zajeżdżają. Znaczy to jest jak pić wodę? Trochę tak, no. Jak robić herbatę i skupić się na robieniu herbaty i generalnie uważność. No, ja wiem, że to jest nam potrzebne, natomiast w formie książkowej to są to trochę truizmy, natomiast nie...
może nie jestem bardzo jakaś taka na tą książkę też agresywnie nastawiona, bo wiem, że często te prawdy oczywiste coś nam łzy wsłabiają i na przykład takie, nie wiem, polecenie jakby do siebie, żeby nie uważać się za wielozadaniowca, którzy może całe dnie tutaj dokładnie robiąc dziecku obiad i jeszcze sprawdzając maile, że to i to my wszyscy niestety i że to jednak nigdy dość tego typu przypomnień, że to nie jest zdrowe, to nie jest fajne, nie na dłuższą metę. Więc okej, godzę się z tym, że rynek jest zalany tego typu publikacjami. Jeśli ktoś jeszcze nie natrafił na podobno, to na pewno jest to ważne, jest to odkrycie, jest to symptom naszych czasów, tego, że jesteśmy zmęczeni i potrzebujemy czegoś innego. Więc to podobna na pewno zauważam. Też jest, w ogóle zobaczcie, że nawet kolorami to jest gdzieś tam jakoś... I generalnie całym graficznym, rozwiązaniem graficznym. A to polska książka, Manufaktura Codzienności Janny Matusiak, też blogerki, instagramerki, bo zdjęcia to takie typowo w kwadracie, tak. Gdzie widać nogi, gdzie widać kubek, koty, i barwuk, także to w sumie takie jakoś też w naszym stylu. Tylko tu jest o wiele więcej tekstu, jak widać. W dużej mierze on się składa z dzienniczków. Z tego, co się przeczytało, co się pomyślało. I też można by trochę kpić z tego, że tak, no dobra, no i jakby siedzę na ganku, piję herbatę i przeczytałam w gazecie, że... Ale z drugiej strony ja czytając manufakturę złapałam się na tym, że tutaj podobnie jak autorka przywołuje często jakieś artykuły, które przeczytałam, zresztą czytam zdaje się podobne magazyny co ona, bo i Pani, i Zwierciadło, Sens i tak dalej. I nie mam, ponieważ ja je tak pochłaniam, konsumuję właśnie, bo czytam bardzo dużo, bo przecież nie mam czasu. Że nie daje sobie też możliwości takiej przestrzeni, że tak się wyrażę, na to, żeby potem o tym pomyśleć, mieć refleksję. A to, że Janna Matusiak po tym jak przeczyta, to ma jeszcze czas, żeby usiąść i napisać o tym, co przeczytała i jakoś to powiązać ze swoim życiem, właśnie z tym takim powolnością, codziennością, to nagle nabiera to zupełnie innego znaczenia. Więc to prawda. Ta prostota czasami rzeczywiście warto sobie ją przypomnieć. Tak, i warto sobie na przykład uświadomić, że chcemy czytać osoby, które fascynują nas tym, że coś przeczytały, mają czas o tym pomyśleć i jeszcze napisać. Czy to nie jest przerażające, jak niewiele jest osób, które nie mają na to czasu? Tak. Także ta kultura spisywania własnych myśli, zastanawiania się nad tym, uczestniczenia w codzienności w jakiś taki sposób bardziej obecny, no jest na tyle unikalnym zjawiskiem, że musimy sobie o tym przypomnieć i że jest to w twardych okładkach to przypomnienie. Tak. Naprawdę i to, no to, jest, to... To jest rzeczywiście przerażające tak naprawdę i samo to, że ja się też przy okazji lektury tych książek łapałam na tym, że właśnie nie robię tak i być może moje kpiarskie podejście wynika do tego typu lektur polega na tym, że po prostu to gdzieś mi uderza w jakieś czułe punkty, że to mnie wkurza, bo ja tak sobie myślę tak, a skąd ona ma tak czas, że tak siedzi dokładnie. I pije herbatę, a ja może też bym chciała, no to zrób to. Dokładnie. Recepta jest bardzo prosta. Kpić jest łatwo i my też tak trochę kpimy, ale z drugiej strony my naprawdę zauważamy i doceniamy to, że ktoś robi wysiłek, żeby ten świat był trochę lepszy, bo w tym kształcie, jaki on jest dzisiaj, to tak chyba nie za długo przetrwa. Mój cynizm, jeśli chodzi o codzienne rytuały i mindfulness, skończył się w momencie, kiedy próbowałam jedną ręką mieszać zupę, bo właśnie już ją spalałam w garze, odpisać na maila w komórce, w tym czasie jeszcze jadłam kanapkę, bo właśnie leciałam gdzieś i myślałam sobie, no po prostu bogini Kali, 50 tysięcy rąk i każda robi co innego. A to szczególnie kobiet dotyka niestety, więc to szczególnie kobiety o tym piszą i kobietom jest to potrzebne. Dokładnie i wtedy pomyślałam sobie, że dobra, no jakby cynizm spoko, ale jednak mogłabym chwilkę tak jakby usiąść i nawet to 5 minut pocelebrować, bo nie mówię, że cały dzień, bo na to nie mam możliwości i czasu, ale chociaż 5 minut na przykład zjeść i robić tylko to, a nie, że w trakcie jeszcze scrollować fejsa, a w ogóle to myśleć o tym, co zrobię, jak już zjem. Jeść, być tutaj teraz. Jeść. Można jeść też litery, co my lubimy bardzo. I to też jest poniekąd książka powiązana z codziennymi rytuałami, bo dla nas przynajmniej, prawda? Rytuałem jest chodzenie do księgarni i to doświadczenie jest ważną częścią naszej codzienności. I nasza gościni, która tutaj ileś tam odcinków Kiedy to była?
teraz napisała książkę. Pamiętacie może, że Anna Karczewska, która gościła w Barłogu, opowiadała o tym, czym są księgarnie... Tak, przy okazji weekendu książek tak. kameralnych. Właśnie, znaczy, czym są księgarnie kameralne. Tak. Czym są księgarnie autorskie, czym są te księgarnie niesieciówkowe, tak. które, jak się okazuje, rozpleniły się po całej Polsce. Mhm. I Anna Karczewska właśnie teraz wydała taki przewodnik po tak, takich księgarniach. Z Marcinem Wilkiem jeździli tak. I patrzyli, jak wyglądają małe księgarnie, gdzie pracują księgarze i księgarki, co dla mnie jest bardzo ważne, bo jestem policją księgarskim, więc wiem, że to jest zawód, a nie tylko po prostu sprzedawca książek, tylko też trzeba mieć kompetencje, znać klienta, klientów, ale też znać się na literaturze i na kulturze i wszystko, wszystkie te kompetencje mają osoby, które w ilu to miastach? O Jezu, no właśnie, bo to przecież jest. Nie tylko tak. Warszawa. Warszawa, Płock, Toruń, Sopot, Gdańsk, Szczecin, Choszczno, Poznań, Śrem, Brzeg Dolny, Wrocław, Opole, Gliwice. Tak. Proszę. Tak, jest mapka jest dość sporo. I to w mniejszych i większych miejscowościach. Tak. To nie jest tak, że to są tylko aglomeracyjne księgarnie. Takie księgarnie potrafią powstać właśnie w Choszczkiem, o którym powstałam, jest jedna w Śremie. No po prostu... Co księgarnia to inny cud, bo inny autor, inna selekcja książek, inny styl. Jest przepiękna księgarnia w Krynicy Zdrój, księgarnia Drzewiec, stylizowana na taki domek z Hobbitowa, niziutka, zielona, pełna drewna, przepiękna. Jest niebieski kredens w Opolu, który z kolei jest bardzo wizualnie przyjemny, taki bardzo domowy. No słuchajcie, są takie bardziej antykwaryczne, tak. są takie bardziej specjalistyczne. Na przykład księgarnia na Tłomackiem w Warszawie, albo Merkurius w Gliwicach, albo podróżnicza księgarnia Bonobo w Krakowie. No, wydaje mi się, że ten przewodnik jest świetnym pretekstem, żeby przyjrzeć się naszemu miastu własnemu albo pobliskiemu. Generalnie Polsce przez pryzmat osób, które chcą opowiadać o książkach wbrew systemowi poniekąd. Tak, ale to jest też element spędzenia czasu wolnego i tej siły prostoty i codzienności. Tak. Skoro są różnego rodzaju przewodniki po Polsce śladami, nie wiem, zamków albo bohaterów literackich, no to dlaczego nie jechać z przewodnikiem rezerwaty książek, tak. gdzie rzeczywiście te rezerwaty tytułowe można znaleźć w różnych miejscach naszego kraju. Jeżeli jednak chcielibyśmy jechać też śladami po Polsce, śladami nie tylko księgarni, ale również pięknych kwiaciarni albo perfumerii, albo knajp smacznych knajp tak. i kawiarni, gdzie rzeczywiście na kawę się trochę dłużej czeka niż w sieciówce, ale to zupełnie inaczej smakuje, to warto sięgnąć po pięknie wydany Urban Guide, przygotowany przez ekipę Labela. Koncepcja Magda Świć i Paweł Rafa. Pięknie wydane, jak już powiedziałam, no właściwie album można tak, powiedzieć. Album przewodnik, tak. Tak, jest bardzo ważna. Chyba wszystkie miasta większe Polski, bo i Trójmiasto, i Katowice, zostały i Wrocław, przebadane. I Kraków, i cała reszta. I rzeczywiście, no ja nawet sama wynotowałam sobie kilka adresów warszawskich, chociaż wydawało mi się, że jestem na bieżąco z tym miastem. Ale widzisz, to też dzięki temu, że to jest autorsko wykurowane, tak? No bo to jest tak, to na pewno. To jest przez Label Magazine, przez ta pieczątka. Dokładnie. To jest raz, że zajmują się tym ludzie, którzy naprawdę wiedzą, co, czym się zajmują i co chcą powiedzieć. Zresztą każdy z tych miast ma takich jakby swoich ambasadorów, którzy oprowadzają tak. po nim. Nie ukrywam, że piękne są też zdjęcia, które bardzo działają na wyobraźnię i niejako no, zapraszają same w sobie, aby te miejsca odwiedzić. Więc to jest kolejna propozycja dla osób, które chciałyby stworzyć sobie niekonwencjonalny szlak turystyczny po Polsce. Tak, czyli polecamy. Guide, tak. A bo tak ładnie pachnie ta książka, o Jezu. Ładnie pachnie, w księgarniach też ładnie pachnie. Tak, wszystko jest tutaj takie bardzo sensualne, tak, to mi się podoba. Jeżeli chcielibyście trochę wyjechać z miasta i poczuć klimat przyrodniczy, to jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu, dwie książki, które chciałybyśmy wam polecić. Z wydawnictwa Czarnego, Bernd Heinrich, Umysł kruka. Adam Wajrak mówi o tym, że kruki są strasznie cwane i łeb
szpiegowskie, ponieważ są w stanie zrobić właściwie wszystko i oszukać człowieka, aż ten się nie obejrzy. Ale przede wszystkim kruki, które kojarzą się w kulturze, tak dość powiedziałabym stereotypowo, Konura, z takimi strasznymi mocami, nie wiem, kojarzone z nietoperzem, właśnie czarnym kotem i tam nie wiadomo. Diabelskie zwierzęta nocy. Tak, zwierzęciem nocy. Tak naprawdę są bardzo inteligentne. Ja tu przeczytam wam fragment takiego, powiedziałabym, eksperymentu, który autor przeprowadzał na krukach. Na oczach kruków właśnie zawinąłem w papier kawałek masła, włożyłem do rury i wypchnąłem za nim garść zielonych liści. Puszek, to jeden z bohaterów tej książki, bez chwili wahania wyciągnął liście i zabrał masło. Następnie włożyłem do rury jajko i ulokowałem je tak głęboko, żeby nie dało się go dosięgnąć z żadnego końca rury. Puszek, chodząc tam i z powrotem, zaglądał do rury to z jednego, to z drugiego końca. Dokonał w sumie 8 inspekcji, jak gdyby nie wierzył, że czegoś, co widać z jednego końca, nie daje się wyciągnąć z drugiego. Po 8 zaglądnięciu do wnętrza Puszek w końcu podniósł rurę za koniec. Jajko wyturlało się, po czym Puszek zjadł żółtko. 1-0 kruki. To jest naprawdę wspaniała książka. Zresztą to jest seria Czarnego, no chyba najbardziej znana z tej serii, to książka Stasia Łubińskiego, doceniona zresztą przez publiczność i czytelników. Za walory literackie. Tak, za walory literackie i dostał w zeszłym roku Nagrodę Publiczności, Nagrodę Literacką Nikę. A ta seria rzeczywiście, seria Menażerii, wydawnictwa Czarne, to są fascynujące podróże po świecie ptaków. A jeśli was, będzie wam mało, to jest jeszcze jedna seria, którą Simon kochamy. Montgomery, Ptakologia, to też jest kolejna seria Eko. Z tej już mówiłyśmy o Simonie Kosek. Ale nieustająco to, tutaj nam towarzyszy Simona i ta seria, tak, bo jak to stoi u mnie w domu. Natomiast Simon Montgomery, my żeśmy rozmawiały, ale to już było strasznie dawno temu. O różowych delfinach. Tak, i Dobra Świnka Dobra. To tak. Chyba nawet jeszcze żeśmy w Cappuccino z książką rozmawiały. Pamiętam, że to była jedna z pierwszych książek z tej serii Eko. Ptakologia, tym razem nie Puszek, a Damy. A Damy to są w tej książce kury. Mi się wydawało zawsze, że kury są dość, powiedziałabym, takie no ograniczone intelektualnie. Wiesz, pamiętam, co? Kiedy z moją siostrą cioteczną na wsi gdzieś urodziny plułyśmy na podwórku, a kury to dziobały i to był nasz test na po prostu brak totalnej inteligencji kur, znaczy jakby dziobały ślinę, głupie. Tymczasem Damy, bo tak tu się nazywają, mają jakieś niesamowite przygody. Są właściwie takim no nie tylko jakby towarzyszem ludzi, ale no z jakimś częścią rodziny. Zresztą tak Montgomery zwykle pisze o zwierzętach, z którymi jest, to prawda, które próbuje badać, ale z którymi też tak naprawdę żyje i ma jakieś takie kontakty zupełnie nie relacji człowiek-zwierzę, hierarchicznej bym powiedziała. Więc to są te dwie książki ptakowe, które być może zachęcą was do tego, aby eksplorować przyrodę na własny użytek i własnym okiem. Uważnie, będąc obecnym, przeżywając... Jak to się stało, że kiedy ja mówiłam o ptakach, to nagle jedno rożec się tu pojawił. On odsłonił Simonę Kosak, a jednocześnie objawił się jako takie zwierzę fantastyczne, bo te zwierzęta fantastyczne też mogą zaludniać nasz czas wolny, wyobraź sobie. No więc jeżeli o fantazji mowa, to na koniec element poetycki. Anna Nowaczyńska, Rzeczy niepozorne, najnowszy pomnik. To trochę będzie korespondowało, no dokładnie, z codziennością. Codzienności i prostotą. Zresztą wiersz nosi tytuł Leśniczówka, pranie dzisiaj. Bądź cichy, powiedziała, jak księżyc na sznurku balon nadęty. Końcówka szafirowej wstążeczki lekko drży. Papierowy załóż uśmiech, ten właśnie, co kredką czarną w notesie na rogu rysowany. Choć jesteś z mgły i wersów, ze skrzypiec, co jeszcze dybią muzyką, przegryź letnie wzruszenia jak ołówek. Gramofon jeszcze porusza płytę metalowym palcem. Zaściel kanapę tłustym atłasem, niech nowy wiersz rozsiądzie się, pożywi jak kurier poranny plotką. Nad głową niebieskie łuski zasuszonej ryby niespiesznie spadają. Niespieszności i zadumy wam życzymy. A na końcu mamy dla was konkurs. Jesteśmy dzisiaj... Nie, ja jestem. Ty jesteś. Ujzasz ją tutaj. A ja sobie obnażę. Tutaj mogę, słuchaj. Z Fridą firmy Dead Can Talk. I... O właśnie.
To jest dopiero poświęcenie dla reklamy. Jeżeli będziecie chcieć taką koszulkę, można ją wygrać u nas, pisząc w komentarzach pod filmikiem na YouTubie odpowiedź na pytanie, co wy robicie, kiedy chcecie mieć święty spokój i pauzę w życiu. Tak. W jaki sposób się relaksujecie i jak być może celebrujecie codzienność. Czekamy na wasze komentarze pod naszym filmikiem do wygrania koszulki Dead Can Talk, a my serdecznie dziękujemy i obiecujemy, że przez najbliższy tydzień nie będziemy jeść na stojąco. Spróbujemy, Sylwia, spróbujemy. No, spróbujemy. Jak już o tym mówimy, to już jest, pamiętaj, pewien krok do świadomości, tak jakby do zmiany, nie? Tak, ci zawsze tym pocieszam. Ja nie wiem, co robię źle. Baruch Literacki, widzimy się za tydzień. Pa! Ale serio, żebym ja chociaż raz jadła obiad, tak wiesz, normalnie. No, to może zacznij od tego, bo niedobre natrawienie jest. Niedobre.